Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek z kanału Wędkarstwo z JK. Właśnie organizuję sobie tutaj wyjazd na rybki, w związku z czym parę takich podstawowych przemyśleń odnośnie tego wyjazdu. Przede wszystkim wybieram się na łowisko specjalne Wojsze. Jest to łowisko, które powstało na żwirowni. Gospodarz, który aktualnie tam urzęduje, zrobił kawał fajnej roboty. Co prawda, może nie do końca jest to dla mnie jakieś takie pocieszające, ponieważ ogólnie to łowisko jest dla karpiarzy. Bardzo fajne łowisko, które nabrało już miano takiej dzikiej wody. To nie jest łowisko zdecydowanie, na które polecę, pojadę, rzucę wędkę i w pierwszym czy w trzecim rzucie złapię rybę metrową. To jest łowisko, gdzie trzeba wszystko tak naprawdę sobie wypracować i wychodzić. Ono może nie jest zbyt duże, bo tam jest 9 hektarów wody, tak? Także to nie jest jakaś przestrzeń nie wiadomo jaka. Można to łowisko poznać. Oczywiście ja mogę powiedzieć, że względnie szybko ktoś się zacznie ze mnie śmiać, tak? Bo tak naprawdę tam co chwila jakaś górka, dołek, jest to żwirownia, gdzie na przestrzeni powiedzmy 20-30 metrów jest kilka dołków. Tutaj po prostu trzeba wiedzieć, w którym miejscu gdzieś tam są te wypłycenia, w których miejscach są dołki, gdzie ryba w którym okresie czasu się znajduje i przybywa, tak? Pływając z Echo Sondo, zapisy były naprawdę takie bardzo obiecujące. Jest sporo drobnej ryby i gdzieś tam między tą drobną rybą od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż aktualnie ta ryba zdecydowanie jest poprzyklejana do dna. Czeka mnie jeszcze trochę pracy tutaj związanej z tym jutrzejszym wyjazdem, także ja zabieram się do roboty i myślę, że spotkamy się z rana, tak? Także trzymajcie kciuki, zobaczymy, co nad wodą będzie piszczało. Do usłyszenia. Mam w okolicach, myślę, że 20-25 minut drogi, w związku z czym ten czas w jakiś tam sposób szybko przeleci i za chwileczkę będziemy nad wodą. Zasuwam z pontonem. Nie mam jakoś strasznie dużo gratów dzisiaj, nawet tutaj za bardzo gdzieś tam z tyłu nie będzie widać, jedna większa torba, akumulator, no i oczywiście ponton gdzieś tam w bagażniku. No dobra, to co, to widzimy się za 15 minut, oczywiście w trybie przyspieszonym. No dobra, no i za chwilę akcja, ewakuacja mojego pierwszego konia tutaj na łowisku. Ten już ładny, z ładnym garbkiem, upasiony troszkę. 30,5 cm miareczka tutaj pokazała, tak już rozciągając na maksa. No i rybeczka. Zobaczcie, jaki ładny grubas. I pod pontoń sobie zawrócił. Bardzo ładnie. Dobra, super, jedziemy dalej.
No, w końcu nareszcie udało się uchodzić tutaj o konia. Jest to łowisko dosyć specyficzne i naprawdę bardzo trudno było mi się tutaj do czegokolwiek dobrać. W związku z czym ta ryba, którą właśnie przed chwilą złapałem, naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy, ponieważ już tutaj byłem w okolicach 6-7 razy z nastawieniem głównie na okonie i naprawdę miałem bardzo duży problem, żeby się do nich dobrać. Pierwszy zaliczony, pierwszy trafiony. Mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej. Rybka wpadła akurat tym razem na przynęte mikado. I tak jak zawsze gdzieś tam się nastawiałem na przedtizy westinowskie czy na gumy od Fox Range'a, to tak tutaj mikado Spark 8,5 cm z czerwonym kopytkiem, także wkurzającym celowniczkiem. No i odpalił w końcu, także pierwsza rybka zaliczona, zobaczymy co dalej będzie się działo. Ale walnięcie. Ale walnięcie właśnie. No opadzie, no odpuszczenie. Zaraz zobaczymy co tu weszło. Upornie idzie strasznie, jest pewnie szczupaczek jakiś. Tym bardziej, że mamy okres ochronny, co prawda ja jestem na łowisku specjalnym, tutaj i tak wszystko wraca do wody. I ta rybka również sobie popłynęła bardzo szybko. Drugie branie na Sparka dzisiaj. Może to będzie przynęta, która tutaj się sprawdzi. Może jeszcze jakieś pozostałości. Thank you.
będzie to tak, to może być. Coś pięknego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Cztery dychy jak nic, mam nadzieję. No dobra, sprawdzamy. Oh.